Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie dość krótki film, ale myślę, że za to dość ciekawy. Zastanawialiście się kiedyś, czy na tablecie można pograć w Counter-Strike Global Offensive? I nie mówię tutaj o jakichś przeróbkach w wersjach mobilnych, a takiego pełnoprawnego Counter-Strike'a. Jesteście ciekawi? Zapraszam na krótki test. No dobrze, zadajmy sobie pytanie, czy na tablecie da się pograć w Counter-Strike Global Offensive? Myślicie, że nie? No to patrzcie. Odpalam mojego Steama. No i Steam się odpalił. Counter-Strike i lecimy. No i proszę bardzo, Counter-Strike odpalony. Teraz jeszcze pokażę Wam ustawienia. Zobaczcie, rozdzielczość 1280x800, czyli rozdzielczość troszeczkę wyższa niż HD i wszelkie efekty ustawione na niskie, natomiast cienie na bardzo niskie. Niestety nie jest to komputer, tylko tablet, więc coś za coś. I na takich też ustawieniach odpalamy naszą grę. I oczywiście mapka znana z DAS2. Zagramy szybką partyjkę z botami i zobaczymy, jak to będzie się zachowywało. Ok, już prawie się gra wczytała. Ok. Dobrze, lecimy. No, co do płynności gry, nie jest jakoś super. Natomiast gra wygląda ogólnie bardzo dobrze na tym tablecie. Przy tej rozdzielczości i nawet takich niskich detalach. Spróbujemy kogoś tutaj upolować. Dobra, gościu został, drugi jest na górze, uwaga. Wam, że płynność gry nie jest rewelacyjna, natomiast da się, o nie, da się pograć i kogoś ubić. I powiem Wam, że czasami ta gra chodziła mi naprawdę płynniej, tym razem jednak niestety troszkę nie domaga. Więc bywało lepiej, ale i tak, jak widzicie, CS-a można odpalić i sobie nawet pograć. No nawet poszło.
Tak więc to by było na tyle w tym krótkim teście. Ceny tabletów firmy Lark sprawdzicie sobie w opisie filmu, a już niedługo pełna recenzja, obszerna, naprawdę obszerna recenzja tego tabletu będzie to oglądać. Tak więc wypatrujcie na kanale, wchodźcie codziennie, ponieważ staram się, żeby codziennie był dla Was nowy film. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!